Bonjour, ça va? Co o tym sądzicie? Zobaczcie. Rywale się potknęli, czyli Kamil Drabinicy Głównej jakby nie pracował w ogóle na to. Jemu to spadło z nieba. Przecież w ogóle nie jeździł po całym świecie, nie trenował, nie zdobywał punktów i w ogóle miał to w nosie. No i dzięki rywalom, którzy się potknęli, Kamil zagra w Drabinicy Głównej. No. Dlatego tworzę wiadomości, moi drodzy, dlatego. Weronika Baszak zgarnia dwa tytuły w Szwecji, a Max Kaśnikowski nie zgarnia żadnego, ale zalicza dwa finały, więc bardzo dobry tydzień. Brawo, młodzi, brawo, come on! No i Szymon Kielan również niestety poszedł w ślady Maxa i dwa finały przegrał, i singla, i debla. W parze grał też z Jaszą Szejrychem. No, ale też dobry tydzień, no. Nie rewelacyjny, tak, bo był zrozstawiony z numerem 1, więc trochę faworyt, ale tak czy siak dobry tydzień. I panowie, zbieramy punkciki, tak jest. A jeśli chodzi o seniorów, Ula zacznie dzisiaj eliminację do 25 od drugiej rundy, bo w pierwszej ma bias, rozstawiona z czwórką, a sam turniej jest tak mocno obsadzony, że spokojnie mogłaby być to 60 albo nawet 80, a nie 25, bo po prostu masakra. Każdy chce coś zagrać przed Australią, jakikolwiek mecz. W turnieju głównym oczywiście będzie tu grała też Magda Fręch. U panów, jeśli chodzi o 15, no to dwóch naszych rodaków wybrało się do Rafy Nadala, do Akademii na 15 na hardzie. Paweł Ciaś i Mateusz Terczyński na razie przeszli pierwszą rundę eliminacji oboje. Reszta, czyli 15 w Monastirze w Tunezji, Martyna Kubka, Weronika Falkowska i Weronika Foryś. I Weronika Foryś będą grały w turnieju głównym tejże 15. No i Magda Linet. Magda Linet niestety odpada w pierwszej rundzie w Shenzhen z panią Zhang, z której ewidentnie nie leży, bo to już bodajże 5. lub 6. jej porażka z nią z rzędu. No więc co? I tak na szybko jeszcze. Kasper Żuk będzie grał. Kasper Żuk będzie grał z Marinem Ciliczem. To ja już wiem. Za 10 minut odpalam. Bang! Bang, 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 bang!